Cześć, z tej strony Natalia, witam po raz drugi. Tym razem chciałabym opowiedzieć o tym, czym jest, a właściwie czym nie jest bezstresowe wychowanie. Tak, żeby zacząć z grubej rury. Nie ma czegoś takiego jak bezstresowe wychowanie. Bezstresowe wychowanie to jest mit, którym straszą niegrzecznych rodziców ich bardzo grzeczni rodzice i twierdząc, że dzieci wychowywane są bezstresowo i przez to wyrosną na leni, kryminalistów, osoby aspołeczne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie wyrosną, bo nie ma czegoś takiego jak bezstresowe wychowanie. Każdy rodzaj wychowania wiąże się z całkiem sporą ilością stresu. Jasne, możemy w pewien sposób regulować ilość stresu, jaką dostarczamy dziecku, bo w pewnym stopniu my, rodzice, jesteśmy za to odpowiedzialni, ile tego stresu jest. Ale na pewno nie jesteśmy w stanie całkowicie go wyeliminować. A jeżeli chodzi o tak zwane bezstresowe wychowanie, to jest wychowanie, które jest sposób wychowania postrzegany jako szorowanie wszystkiego przed dzieckiem, tak żeby nie trafiło ono na żadne przeszkody, nie mówienie mu, że czegoś nie wolno, nie stawianie granic, pozwalanie mu na wszystko. Więc po pierwsze, nie widziałam jeszcze, jak żyje rodzica, który wychowywałby dziecko w ten sposób, bo tak się po prostu fizycznie nie da. No. Może w latach 60. w Stanach Zjednoczonych, kiedy powstawał ten cały ruch hipisowski i wymyślono to bezstresowe wychowanie, może ktoś, kto miał naprawdę dużo luzu, był w stanie tak dziecko wychowywać. No, coś takiego też postulował mniej więcej Jean-Jacques Rousseau, ale poziom wiedzy psychologicznej w wieku 18 był na tyle niski, że można mu to wybaczyć. Natomiast jeżeli byśmy chcieli rzeczywiście tak wychować dziecko, nie mówiąc dziecku nie, nie stawiając mu żadnych granic, to dziecko znalazłoby się w społecznej próżni, na którą absolutnie nie jest jako istota ludzka przygotowane, ponieważ dziecko ma potrzebę wiedzieć, czego oczekuje od niego społeczeństwo. My jesteśmy zwierzęciem stadnym. Jesteśmy zwierzętami, które przez ostatnie setki tysięcy lat wychowywały się żyjąc w stadach. Więc młody uczy się od innych osobników z tego samego stada, jak powinien się zachowywać, żeby przeżyć. I w tym celu rzeczywiście są jakieś wyznaczane granice, nawet mama małpa wyznacza granice mamie, znaczy dziecku małpiątku, żeby ono wiedziało, jak, co mu służy, a co mu nie służy. Jeżeli dziecko nie ma wyznaczanych żadnych granic, to musi się odbić o każdą rzecz, na którą trafi samodzielnie, ponieważ rodzice mu nic nie powiedzą. Patrz, no, musiałby się nauczyć, że nie wkłada się palców do kontaktu poprzez to, że zostałby porażony prądem. No, to jest taki przykład ostateczny. Natomiast no, dziecko, które nie jest w żaden sposób kierowane, po prostu będzie napotykało na przeszkody i te przeszkody go prawdopodobnie skrzywdzą, albo przynajmniej będą dla niego bardzo nieprzyjemne, co wiąże się z ogromnym stresem. Jeżeli dziecko żyje w całkowicie nieprzewidywalnym otoczeniu, a wychowanie bezstresowe, tak jak jest rozumiane przez jego krytyków, właśnie jako otoczenie nieprzewidywalne jest postrzegane, dziecko przeżywa permanentny stres, ponieważ źródłem bezpieczeństwa jest właśnie to, że za każdym razem, kiedy upuszcza coś na ziemię, to coś spada. Dziecko się w ten sposób uczy świata. Tak samo jeżeli zazwyczaj pomaluje ścianę ketchupem, no rodzice nie są zadowoleni z tego faktu i to też buduje jakąś wiedzę o świecie, jakieś poczucie bezpieczeństwa, jakąś przewidywalność w reakcjach rodziców. Natomiast jeżeli ci rodzice pozwalają na wszystko, to dziecko będzie tak długo sprawdzać, jak daleko może się posunąć, aż wreszcie ktoś mu tą granicę postawi. Bo dziecko chce współpracować z rodzicem i chce, żeby rodzic wskazał mu kierunek tej współpracy. Jeżeli rodzic tego nie robi, dziecko czuje się niepewnie, dziecko nie ma poczucia bezpieczeństwa i jest bardzo zestresowane. Konkluzja jest taka. Dziecko wychowane w ten mityczny sposób bezstresowy byłoby dzieckiem rzeczywiście nieprzystosowanym za bardzo do życia w społeczeństwie, ponieważ nie posiadałoby żadnych wskazówek.
Ale dziecka się tak wychowywać po prostu nie da. I coś takiego jak wychowanie bezstresowe najnormalniej w świecie nie istnieje. A na pewno nie jest wychowaniem bezstresowym wychowanie dziecka poprzez unikanie nagród i kar. W następnym filmiku sobie opowiemy o tym, dlaczego warto unikać kar, w jeszcze następnym, dlaczego warto unikać nagród i czym możemy to zastąpić. I dlaczego nagrody i kary nie są potrzebne. Natomiast chciałabym, żebyście po prostu spojrzeli na to dosyć krytycznie i nie wierzyli w to, jak ludzie wam mówią, że bezstresowe wychowanie to, bezstresowe wychowanie tamto. Nie jesteśmy w stanie, żebyśmy nie wiadomo co zrobili, stworzyć dla dziecka świata bez stresów. Ponieważ nawet jeżeli będziemy bardzo wygładzać świat przed dzieckiem, to ono będzie tak nieprzystosowane do jakichkolwiek przeszkód, że najmniejsza fałdka na tym wygładzonym świecie będzie dla niego stresem. Nie ma bezstresowego wychowania. Jest wychowanie w duchu empatii, jest wychowanie bez nagród i kar, ale to też to wychowanie związane jest z dosyć wysokim poziomem stresu, zresztą jak każde inne wychowanie dziecka. Także porzućmy totalnie mit wychowania bezstresowego, bo ono nie, ani nie jest potrzebne, ani nie jest dobre, ani tak naprawdę nie jest możliwe do realizacji. Dziękuję bardzo, jeżeli Wam się podobało, możecie mnie zasubskrybować i zapraszam do kolejnych filmików.